W tym filmie zauważycie tak zwany nieład artystyczny spowodowany wywaleniem się nagrania z GoPro. Może wystąpić brak spójności materiału. Dobra, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak po samym tytule widzicie, no, żegnamy się niestety z Srebrnym Suronem. Przykre jest to. Mam z nim bardzo, ale to bardzo wiele wspomnień i powiem wam szczerze, że jest mi smutno. Taki troszeczkę smuteczek mnie otacza. Wiadomo, no jest czarny Suron, jest mocniejszy, ale jednak na tym Srebrnym nauczyłem się wszystkiego. Dzisiaj jakby lecimy na takim czystym spontanie. Mamy przygotowane parę pytań z Instagrama, na którego w sumie zapraszam was wszystkich. I fajnie by było, jakbyście tam wpadli. I pod tym filmem w sumie też zostawili łapę w górę, no bo wracamy. Wracamy, remont powoli się kończy, ja chcę wrócić z powerem i lecimy z tematem. Co mogę powiedzieć tak naprawdę o całej mojej przygodzie z Suron i z tym oto egzemplarzem, to jest to, że on po prostu nauczył mnie jeździć na czymś z manetką gazu. To w ogóle odmieniło jakby jazdę w terenie. Jest to fajne, jest to nowa zajawa. Ja jakby z roku na rok też robię się coraz starszy, jak moi koledzy tutaj zebrani. No i niestety, no, coś przenika, coś pojawia się nowego. Suron stał się naprawdę mega mocno moją zajawą i jestem z tego mega zadowolony. Jaram się po prostu tym, dlatego jest mniej rowerów. Rower w końcu kiedyś tam wróci do was, ale no niestety musicie na razie to zrozumieć, że jestem pochłonięty w Suron. Suron po prostu daje mi ten fan, który jest dla mnie najlepszy. Dobra, słuchajcie, odpowiem na te kilka pytań. Trzeba spalić kapcia na pewno nim, skończyć oponę, coś przelatać. W ogóle jesteśmy w legendarnym miejscu jak dla mnie, bo tutaj w tym miejscu właśnie nauczyłem się jeździć jakby po każdym kawałeczku tego placu na kole. Po pewnym czasie zacząłem już jeździć całe te place, wygłupiać się, robić wszystko. Już wszystko tak naprawdę zobaczyliście na kanałach i jest to fajne. Mega fajne, polecam, Suron jest po prostu przekozakiem. Dobra, słuchajcie, lecimy z pytaniami. Trzeba na parę odpowiedzieć, jako że pierwszy był Jakub Enduro, no to jemu należy się ten szacun za to, że po prostu pierwszy, był pierwszy i odpowiem na jego pytanie. I Jakub Enduro zadał, jaki jest VMAX? Największego VMAXa miałem srebrnym, 84 na godzinę. Z górki, rozpędziłem się, poszedł, 84. Jak dla mnie, jest to zarejestrowane na którymś z odcinków, nie pamiętam którym, ale jest. Odpowiemy teraz dla Filipa Woźniaka, daj się karnąć. Zapraszam na wszystkie wypożyczalnie, wejdźcie sobie na FO Poland, tam możecie sprawdzić, gdzie w waszym rejonie jest dany sprzedawca marki Suron i myślę, że bez problemu dogadacie się na wypożyczenie tego sprzęta. Także Filip, dasz radę. Beniula 666. Beniula 666. Jaki olej do dętek? Pozostawmy bez komentarza. Ja myślę, że w przypadku tego użytkownika to do Surona najlepszy byłby po prostu wydech Akrapowicza. Zapraszam na live'y. Są takie spontaniczne na TikToku czasem. Możecie wpaść, obczaić, co się tam dzieje. Ale ogólnie ostatnio się dzieje bardzo dużo. Laskowski 7. Czy będziesz podnosił moc w siurze? W Suronie, mordo. Nie wiem, jakbyś kupił Surona, to nie wiem, czy chciałbyś ujeżdżać siura. O kur... Także sam sobie musisz odpowiedzieć na to pytanie, ale tak czy siak, na razie uważam, że podnoszenie mocy w Suronie jest po prostu bezużyteczne. Serio. Mody mogą wchodzić, ale już naprawdę późnym etapie, bo zepsujecie sobie po prostu jazdę. To jest mój statement w tej całej sprawie i widziałem niejedną osobę, która jeździ pomodowanym Suronem i on jest naprawdę mocny i w ogóle, no ale na przykład, no, no nie widać od razu po filmie, że nie dają sobie rady z tym, no za duża jest moc, jakby osie są krótkie w Suronie, Suron jest krótki i myślę, że niejedna osoba chce mieć fajny VMAX i rozpędzić się do 100 na godzinę, ale to nie na tym rzecz polega. Fajnie polecieć hopę, fajnie jest po prostu wykorzystywać sprzęt w 100%. Zakończmy to w ten sposób. Na razie modów nie planuję w ogóle.
Czarny Suron jest deczko mocniejszy od srebrnego i kontynuujemy upgrade, znaczy upgrade skillowy po prostu w Czarnym Suronie, nie? Karol Wrzesa zadał pytanie. Jak duża jest różnica w prowadzeniu, na przykład zakrętach czy hopach? Suron a rower. Rower a Suron są to bardzo mocno zbliżone do siebie rzeczy. Jeden i drugi posiada dwa koła. Jeden i drugi posiada dwa koła. Ogólnie rzecz biorąc, Suron przez to, że jest deczko cięższy, no bo no jest to trochę kilo, ale jest zarazem krótki i mały, zwinny pod nogami dobrego użytkownika, to bardzo mocno zachowuje się tak jak rower. Dlatego jest to bardzo fajna alternatywa, po prostu na wyskoczenie na rower albo na coś po prostu z silnikiem. Polecam. Prowadziłem content przez wiele lat rowerowy, Surona dopadłem i mnie po prostu pochłonął. Suron. Ile do 70? Zaraz nagramy. Zadał Jakub Enduro. Kolejne pytanie. Koks Wiktoreczek. Ile bateria trzyma? Pozdrawiam YouTube, o ile będzie na YouTubie. Pozdrawiam serdecznie również wszystkich widzów i Ciebie, Wiktorze. To jest kwestia indywidualna, Twojego użytkowania. Jak Ty będziesz jeździł, z jakimi prędkościami, czy będziesz szybko się poruszał pomiędzy jakimiś przeszkodami, czy jakieś podjazdy, kwestia gruntu, piach, nie piach. To jest ciężkie. Ja zazwyczaj, znaczy ciężkie do powiedzenia, ale zazwyczaj jakieś 3-4 godziny to jest taki pewny wyjazd. Na przykład na taki teren jak Olsztyn, nie? Także tak to by mniej więcej wyglądało. Tu Alter Ego Flesza. Dzisiaj odpowiem na nurtujące Was pytania. Mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani. Ja również, także lecimy. Marcel 1337. Ile przyjeżdżasz na jednym ładowaniu i czy mogę sobie takiego na firmę sprawić? Na jednym ładowaniu przyjeżdżam w... Na firmę możesz wziąć, najlepiej na supa, ale to już jest temat nie na YouTube'a, także zapraszam na brief. Maciek 73, kiedy odcinek? Jak będzie, to będzie. Krzysiek 64, ile twoje surony miały gleb? Były testowane w warunkach bojowych. Wiadomo, nie miały lekkiego życia, ale takie było ich zadanie, świetnie się wywiązały. Czy myślałeś nad modyfikacją strągnika, tak jak ci polecałem, siwy? Jaka modyfikacja, chłopie, panie to ci jak złe. Patoka. Jak można zdobyć sponsora od Surona? Musisz od coś głupiego albo założyć OnlyFansa, to jest najkrótsza droga, a tej drugiej nie znam, bo sam mam OnlyFansa. Gdyby nie Suron, to co innego? Myślę, że bym jeździł na hulajnodze albo za na latającym dywanie, ale muszę się odezwać do Aladyna, bo też ma dywan. Mati PV3310. Jak policja reaguje na jazdę LBX? Koguty, napierdolka, pały, gaz, wiadomo. Igi 777. Ile kosztowały wszystkie modyfikacje Surona? Za opony dałem 10 kg karmy dla gekonów i dwie klatki. Hamulce za***ne. Więc za darmo, tego nie wliczamy. Co jeszcze? Gripy, no to zatem dałem tę taśmę papierową, bo akurat robię remont, więc to Castorama mi zasponsorowała. Ilu zębowych zębatek użyć najlepiej według Ciebie, żeby był bardziej żywszy i energiczny? No najlepiej jak najmniejsze. Dobra, nie chcę mi się odpowiadać na te pierwsze pytania. Mam dużo pierwsze, za mało konkretów. Dobra, pytania wasze się właśnie w tym momencie skończyły, nie będę was już zanudzał nimi. Dzięki, że zapytaliście, podajcie na Instagram. Dzięki za to wszystko, bo mi pomogliście w tej realizacji filmu. W tym momencie fajnie by było zobaczyć, jak jest z porównaniem obu sprzętów. Mamy tutaj jeszcze trzech riderów za kamerami, więc fajnie by było stestować, jak leci jeden, a jak drugi. Jakieś szybkie porównanie od 0 tam do 60 na tym placu. Spalimy kapcia, no i żegnamy się z nim, szkoda mi go, jest to bardzo fajny sprzęt. Pod koniec filmu zobaczycie, gdzie zostawię po sobie jakiś znak rozpoznawczy, zostawię go na ramię, bo może ktoś go kiedyś będzie miał i fajnie jakby mi wysłał zdjęcie, albo sobie zobaczył, czy to jest akurat ten. Także lecimy z porównaniem jednego i drugiego Surona. Mało tego, powiem wam, Suron przejechał z nami 5000 km i tak naprawdę jedyna rzecz, która była do wymienienia, to był łańcuch i tylny zacisk hamulcowy, bo się zaczął lać. No ale to kwestia wymiany uszczelek i hamulec znowu działa. Rewelacyjny sprzęt, naprawdę. Polecam, robimy porównanie i palimy kapora. Porównujemy oba Surony 2024-2022.
robimy porównanie speeda po prostu. Do 60 mniej więcej, 70 możemy się rozpędzić i jesteśmy gotowi. Chce, na klakson? Pojęte, może. Na raz, dwa, trzy. Ty, ty, ty. Dobra. No także jak mówiłem, jest szybszy, jest szybszy, czuć to. I... Dawaj drugą. Drugą? Dobra. Trzy, o, z rolki to jest w ogóle. O. Dobra, palimy tego kapora na dwa buty. Będzie siwo. Największe palenie kapcia w Polsce. Ile czasu? Z suronami, słucham? Ile czasu? Nie, zobaczymy. Cześć maleńki. Proszę, to twoje ostatnie. Spotykamy, spotykamy się. No to zobaczymy. Lecimy? Lecimy. Zgoda. 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 Dobra wariaty, dzięki za obejrzenie tego filmu. Niestety jest to ostatni materiał z pewnym stronem. Żadnego strona już na kanale nie będzie. Czekaj, zaraz to stutnie. Nie, no będzie jeszcze, bo są filmiki do swojego złożenia. No tak, no tak, bez kitu. Są jeszcze filmy do zrobienia, gdzie są po prostu te dwa strony. Są jakby w realizacji, no niestety czas nie pozwolił na to, żeby je zmontować. Także dzięki. Jeszcze tutaj malutki bonusik, bo jutro. Dobra, no to wszyscy. Srebrnego, ej. Srebrnego trzeba tutaj. Nie, za wysoki. Za wysoki. Ja się dygam trochę. Dawaj, skok przez pod. Dobra, koniec, fajnie było, jeszcze będzie mały bonus dla tych wytrwałych, którzy byli do samego końca. Dzięki, trzymajcie się. Pozdrawajcie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Panowie, jutro jest misja. Jutro o 9 rano. Ale to kurwa beze mnie misja? Człowieku, już jest plan ułożony od wczoraj. Wjeżdżamy na pełnej kurwie, gościa walimy w łeb, wyciągamy go z busa. No i on tam nie dojeżdża. Ja tam będę, ale wy mi tego nie udowodnicie. 9 rano. Podobam jutro. Się. Nie, ja będę spał. To trzeba w godzinach szczytu, no jak będzie korek, no to podjeżdżasz, tak? I nie musisz typa gonić, co kurwa crazy kartem wlatujemy w trzech. Dobra, może przesadziłem. I łamiemy. Łamiemy, zabieramy. Może przesadziłem z tym crazy kartem. Widzimy się, panowie. Dobra. Nie bierzcie telefonów ze sobą. I jeszcze wrócisz na ten kanał, chujki. Tak jest.